Odpuścili se już. Mr. Philip Carlier. I don't know where to start with this one. I remember when his poster first went up. Mild-mannered, they said. Well, they all are, until they ain't. I might have even looked for him too, but none of us could find him. It sounds like they spotted him in the swamps. If that's where he's been, on the run all this time, then God help him. Ain't much in the way of company out there, or much that won't try and eat you or put you on a pike. Got to ask what years of that might have done to his mind. You're here. You're here. Oh, thank heavens you're here. See, I've been here for, must be years, trapped. See, I thought no one would ever come. Philip Carlier, the Castile Cotton Company chief clerk. But, I'm sure you already know that, given why you're here. My, my, can't imagine how it must look. Oh, yeah, no time for any of that. Now, if you'd just let me... Oh, I was so hoping for someone to share this with. Comes on rather strong the first time, does it not? W jakimś czasie powinna się skończyć ta halucynacja, jakby co. Za chwilę na mapie powinniśmy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jak się da, to najlepiej, żeby cię nie słyszeli. Ale jeśli się nie da, to strzelaj. Byleś tylko nie umarł. O tyle masz farta, że jeszcze aligatory się nie zaczęły, bo do tego już potrzebujesz lepszej rzeczy niż normalnego karabinku. On u ciebie też lewituje, czy nie? No jest na górze. No to bierz go. Wiesz, jaki jest minus? Że ja już nie widzę krokodyli, bo to już jest... Że ja już nie widzę przeciwników, gdzie oni są. Dobra, sobie brać go i idziemy, tak? No, musisz go brać na konia. Bierz go na konia jakiegokolwiek najbliższego.
Jak przejebane jest, jak się nie widzi. I teraz ucieka, ucieka jak się najszybciej da. Jakby co, będę ciągle jechał za tobą na wszelki wypadek jakby... Bo ty użyłaś tego lepszego lasa, czy tego gorszego? Lepszego. No to dobra, to nie muszę jechać. Oła, kurde! Co się wie? Ale chuje. No aligator! Serio? Piziwa. Bo mnie atakowali tubylcy. Wróć do punktu kontrolnego, nie będziemy musieli już przechodzić tego, wiesz czego. Dobra, bierz go, ja już wóz więzienny przysłałem. Bierz go najszybciej jak się da, bo ja tutaj nie widzę żadnego aligatora niestety. I chodź za mną. Do wozu więziennego go włożymy. Nie powinno być problemów. Widzisz wóz więzienny gdzie jest, czy nie? Nie, nie widzę. No to idź w stronę drogi. Idź drogą i nie powinno ci nic dorwać. Oprócz tego, że za nami tylko idą aligatory. Żyjesz? Kuźwa. Co ty zrobiłeś? Aligator mnie załatwił przecież. Tyle masz farta, że wozem więziennym jak ktoś do ciebie biegnie, to możesz się w niego po prostu wpieprzyć. Mieć go w dupie. Dobra. Za każdym razem jest w innym miejscu, tylko że jak się... W każdej misji jest w tym samym miejscu, ale w innym miejscu się zaraz wiesz, w jakim sensie, czy nie. Wiesz o co mi chodzi, czy nie? No co, no złapiesz go, wsadzamy go i... Byleby aligator. To podjedź do mnie. Podjechać do ciebie przez te bagna? Nie, obok bagien. A czy tędy, do mnie po prostu tutaj. Bo mi, Idzie aligator od tyłu, uważaj. Wiem. Dobra, jedź. Już gówno nam zrobią. Już gówno. Jeszcze jednego zabiję. Można było szczerze tak od razu. Jak chcesz, możesz chwilę poczekać. Jak chcesz, możesz od razu wjeżdżać. Ej, lol! Ktoś za nami jechał. They'll see justice. Well done. There's your bounty. You sure earned it.